Witaj, Rzymuszki, z tej strony w kolejnym odcinku z Hard Nasher na agencji Owa Blues jako szpital psychiatryczny. Nagrywam to już po tych ostatnich trzech odcinkach, to jakbyście mogli usłyszeć w nich bardzo śpiąco brzmię i to powód był dlatego, że zorientowałem się, że muszę nagrać jakąś serię i następnego dnia na pewno bym nie mógł to zrobić przed 16. Więc zrobiłem to w środku w nocy i jakoś się udało. A aż tak źle nie wyszło, szczerze powiem. I wracam już do nagrywania tego na bieżąco. Więc tak, w ostatnim odcinku udało nam się już tutaj w miarę się rozwinąć. I próbowałem to już nagrać jeden raz, ale okazało się, że nie. I musiałem ponownie nagrać ten odcinek, dlatego że gra postanowiła nam włączyć rebelię, a wiecie, jak się włącza rebelię, to wtedy jest słabo. Oraz też patrzyłem, na czym polega ten cel narodowy, który według mnie jest słaby. Chodzi o to, że musimy zacząć produkować masowo support equipment. A jak wiecie, support equipment jest troszkę drogi, więc oba aż tak źle nie było. Więc tak, to postępy, to help people understand. Nie pamiętam dosłownie, o czym to polegało, ale zobaczymy. Tutaj jest dużo decyzji, nie powiem, koszty dosyć różne. Więc tak, dostaniemy rebelię tu, w tym miejscu, więc ja już tutaj wystawię tę dywizję. Na nasze nieszczęście rebelia jest taka, że ona zabierze nam część naszych dywizji. To nie jest tak, że oni dostaną własne jednostki, oni zabiorą część naszych dywizji. Co w skrócie, moglibyśmy po prostu zrobić coś takiego, że wiecie co, nawet to zrobią. Po prostu część dywizji usunąć na tą porę. Dosłownie możemy usunąć dywizję. Wiem, że może być jakiś ten anti-cheat. Tutaj nie mamy lokalizacji, ok, to jest dobrze. Anti-cheatowe, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Zróbmy sobie tutaj armię, mamy brak lokacji. I jeszcze sobie tutaj rozpocznijmy rzeczy. I spróbujmy po prostu to zrobić. Mamy niby 50 dni tego, ale szczerze powiem, jak ja tam to sobie włączyłem, to tak nasze dywizje tak ledwo co trenowały. W takim razie sobie przełączymy trochę produkcji. Tak jak mówiłem, że ale dużo mamy fabryk, to tak teraz musimy dać masowo fabryk na support equipment. Dosłownie support equipment to będzie coś, co będzie nam potrzebne. Więc teraz powoli to sobie robimy. I w głównej mierze z tego, co patrzyłem, jeszcze to będziemy mogli oczywiście tutaj sobie jakiś ludzi zdobyć. Co zawsze jest fajne, żeby zdobyć sobie ludzi, bo wiecie, bo wtedy można to wykorzystać w jakiś sposób. Okej. Więc możemy już wystawić jakieś dywizje. Tutaj widzę, że już się produkują. Tutaj już prawie całe trenowanie mają. Co ciekawe, bo dopiero co odpaliłem, to znaczy, że dosyć szybko się tutaj produkują. No i już nie mamy manpowera, ale zobaczymy, jak to będzie. Więc na razie jest taki plan, żebyśmy włączyli sobie to i zobaczyli, czy się nam uda coś ogarnąć z tym. Więc tak, w międzyczasie tutaj będziemy powoli sobie klikać. Tutaj to jest coś takiego, że ja poprzednio zobaczyłem tego gościa i jest taki, o, ale fajny, po czym go straciliśmy, bo dosłownie jeden z eventów później go niszczy, więc sobie tutaj przełóżmy to. I co tutaj mamy? Nic tutaj w sumie ciekawego, powinniśmy bardziej skupić się na robotach. A nic nie znaleźli. Nudne. Ok, w takim razie sobie tutaj robimy ten event i czekamy. Ok, dajmy sobie na roboty te, co zdobyliśmy rzeczy. I coś tutaj mamy ciekawego. Support equipment. Teraz już wiem, że tą osobę musimy wziąć. Jeżeli będziemy musieli support equipment produkować w masowych ilościach, no naprawdę jest nam ważne. Ok, więc tutaj mamy dwie decyzje. Szczerze powiem, to ja dałem sobie ostatnio to, dlatego że wydaje mi się, że to może coś jednak być dla nas w miarę ok.
I w sumie, jeżeli tak będzie rebelia, to raczej dużej różnicy nie będzie. No tutaj jest tu tylko na 120 dni, a tutaj jest na całość. Okej, okay, więc no niestety się nie udało nam tutaj 50-50 zrobić i gość i tak wyszedł, ale trochę nam zabrał. Więc teraz możemy zacząć robić o to. I nie powiem szczerze, najpierw bym wykorzystał naszą siłę polityczną, którą jeszcze mamy, żeby zdobyć sobie manpower. Dlatego, że powiem wam szczerze, niedługo... Niedługo tego nie będziemy mieć. Ok, dodajmy sobie jeszcze resztę jednostek, żeby nam wleciał ten manpower, żebyśmy aż tak bardzo go nie stracili. Teraz go będziemy ciągle tracić. I tak, weźmy sobie na pewno to, bo to jest jeden z najlepszych jednostek, które można sobie dodać. To jest tak dodaje ci... tak dodaje ci mocy do tych jednostek, że... O, masz roz... Nie opłaca się niczego innego robić. Okej. Nabijmy sobie jeszcze to. Okej, wygląda na to, że oprócz manpowera to już wszystko mamy. I teraz czekamy sobie na rewolucję. Na szczęście to jest inny tak. To jest inny tak, czyli że to nie jest nasz, więc nie przejmie naszych jednostek tak ogólnie. Bo może, wiecie, to jest coś takiego, to tak działa w sumie jak... jakby to powiedzieć, że... O właśnie, zaś się zaczyna. To działa coś takiego, że jeżeli powstaje wojna domowa, to wtedy dzielimy się naszym ekwipunkiem. A jako, że to jest inne państwo, to takie totalnie inne, to my nawet nie dzielimy się jednostkami. Widzicie? Jakie to jest śmieszne, jak można to zrobić, ale oni mają jednostki. Skąd wy macie jednostki? Okej. Więc tak, przynajmniej nie straciliśmy swoich jednostek, więc wystawmy je tutaj, wyłączmy sobie. O, macie raz. Włączyłem to, co tak masowo było. Mamy ich 17. No, szczerze powiem, tą samą ilość, co poprzednio miałem, ale przynajmniej mamy te super jednostki, te jednostki, które jednak chcieliśmy. Dobra. Więc nie jest aż tak źle. Mają dwa terytoria do tutaj obejścia. Jedyne co, to może być problem taki, że te jednostki nie są wyćwiczone. Dobra, tutaj już ich nie poćwiczymy sobie. I na szczęście nasz wróg ćwiczy, bo jest głupim AI. W sumie my też jesteśmy AI, ale jesteśmy mądrym AI. Więc dosłownie oni sobie poćwiczyli na tyle, żebyśmy ich zaatakowali. Okej, atakujcie ich. A i tak mocno ich atakujcie. Więc tak, ta rebelia ogólnie nie byłaby taka mocna, że wiecie, że ja nie miałbym problemu z tym. Tylko, że oni tak, ugradli mi połowę jednostek. Nieładnie z ich strony. Po drugie, miałem jeszcze wojnę z innym państwem, które też było dosyć potężne i musiałem poczekać, więc trochę słabo poszło. Mam jeszcze roboty? Nie. Armor Recon. Mobile Recon. Może Mobile Recon sobie weźmiemy na razie. I logistykę. Co tam musimy produkować? Teraz zapewne motorized właśnie. Więc to był główny powód, dlaczego tak słabo mi poszło w tamtej wojnie. Ale teraz już jest nowy dzień. Więc nie powinno być aż tak źle. Sobie tutaj powiększmy naszą produkcję, żeby już znowu była w miarę ok. To jest reinforcement, ale to powinno w miarę szybko się przełączyć. I teraz już nie mamy tego korowania, tylko musimy patrzeć sobie o tak dokładnie. Znaczy się, w sumie możemy po prostu zrobić o tak, occupied territories i przechodzić po prostu, zobaczyć jak to jest widoczne, bo na przykład sobie wejdziemy tutaj i mamy korowanie przez tą rzecz i zobaczcie ile kosztuje state population. 11. To jest takie, że ja w ogóle nie rozumiem, kto pomyślał, że to jest odpowiednia cena. Przecież ja muszę tylko jedynie co produkować. Ok, wygląda na to, że słabo idzie, więc zmieńmy sobie na już ten lepszy.
Okej, widzę, że tutaj postanowili trochę się odciąć tych jednostek. I widzę, że ich jednostki są o wiele lepsze niż nasze. Jak to jest, że najpierw my dostajemy takie, że jednostki takie... O, masz tutaj jednostkę, ona powinna być dla ciebie w miarę okej. Okay. No dobrze, no ale dlaczego ty masz lepsze? A, no to, no bo tak wyszło. Okej, może to pójdziemy. The Nuclear Family. Okej, będziemy mieć jakiś dziwny event niedługo. Okej. W ogóle, jeżeli poszliśmy w Conventional Warfare, to musimy pamiętać, żeby nie zrobić tylko jednego celu. Bo jeżeli kojarzycie, jest taki jeden cel, który powoduje, że musimy mieć radio do wszystkich jednostek. No to polepszy nasze jednostki, tylko że radio jest dosyć drogie. Okej, więc możemy dostać sobie to, tylko że mamy taki problem, że mamy minus weekly manpower. Więc nie wiem, czy mi się aż tak bardzo opłaca, gdzie mam ten weekly manpower. Tutaj mamy. Więc na razie mi się nie opłaca pobór robić. Co możemy zrobić w międzyczasie? Więc tak, w skrócie nasze jednostki, bo, czekajcie, bo to jest, oni mają kory na nas, core state, mają kory, czyli że musimy przejąć równoważność tych rzeczy, które właśnie my przejmujemy, więc musimy jak najszybciej przejąć te główne punkty zwycięstwa, co jak wiecie nie jest zbytnio możliwe. Więc będziemy musieli strasznie robić to, żeby było tak porówno. Okej, to się zawsze przyda w normalnych jednostkach. Weźmy tutaj broń. Jak mamy to... O, jeszcze mamy kolejne. To jest coś takiego, że oni po prostu mogą nam to włączyć. Okej. Przejmijcie tutaj. I... masz los. Nie chcę, żeby mnie aż tak bardzo odcięli, ale... No właśnie. Jak zwykle musi być ta jedna jednostka jakoś tak randomowo się pojawiająca, żeby tutaj mnie pokonali. Ja się zastanawiam, jak niby mielibyśmy być, że tak powiem, przewagę mieć, jeżeli oni dosłownie mają... Zobaczcie sobie ich dywizję. To nie jest mój template. Ja nawet nie miałem możliwości wybudowania takiego template'a. I oni mają lepszy template niż ja. Teraz się zastanawiam. Dlaczego, twórco moda? Dlaczego? Bo to jest jedno z tych momentów w modyfikacjach, kiedy przeciwnik jest o wiele potężniejszy. Z niewiadomej przyczyny. Okej, możemy tutaj dać force attack. I wtedy przynajmniej trochę ich tutaj zajmiemy. Oczywiście, że musieli tutaj wejść. Ja próbuję tutaj jakokolwiek okrążyć, tylko że część z tych dywizji ma na te puste pola. Okej, szukam pustych pól. Nie, tutaj jest, ale ledwo co przechodzimy, okej. Ale oni wiedzą, że super mutant i goleniem potrafią mieć dzieci. Okej, wygląda na to, że dzięki temu się nam udało. Tutaj jeszcze sobie polepszmy to. Dobra, widzę, że force attack nam pomógł, ale... No ma środ, tutaj na razie poczekajmy sobie. Okej. Musimy jak najszybciej to przejąć. To są wasze kory? Nie, o, to na szczęście. Okej, spróbujmy tak okrążyć tych. A wy pójdźcie tak. Dobra, na razie wygląda na to, że
idą na pola, które nie mają żadnych tutaj korów, więc możemy szybko to przejąć, jeżeli się nam uda w miarę tutaj ich zająć czymś. Okej. Tak, to jest... A, to jest ta od tej demokracji, okej. Dobra, więc na razie zajmijmy tutaj tych wszystkich czymś, jakimiś atakami. I niech tutaj nasze roboty... O, masz los. Okej, ale tamten uciekł. Nasze roboty tutaj przejmą wszystkie punkty zwycięstwa ich. I mają jeszcze jakieś gdzieś kory. Mają tutaj, ale to nie ma nic. Ile macie procent? Muszą być 0%, czyli musimy pokonać ich dosłownie. Wszystko ich musimy pokonać, okej. Więc tak, ty zostaniesz tu. W sumie możesz być podpięty pod ten rozkaz, czyli musimy dosłownie ich okrążać, wybić ich do ostatniego. O, masz los. Nie cierpię, kiedy coś takiego się dzieje. To jest w sumie trochę głupie, nie wiem, dlaczego twórca moda by coś takiego robił. Że musimy ich dobić do ostatniej prowincji. Okej, a ty dlaczego to robisz? Przestań. Stop. Wracaj na, tutaj na tą prowincję. Dobra, kto tam nie ma rozkazu? Komu to usunąłem? Ten usunąłem rozkaz. Okej. I ty też masz usunięty. Okej. I nikogo nie mamy, to nie jest ich punkt zwycięstwa nawet. Okej, wejdź tutaj. Dobra, więc w skrócie musimy powołać. A, to był punkt ich zwycięstwa, okej. O, i teraz mają w ogóle poza tym, więc... nie będą mieć żadnych zapasów. Okej, więc tutaj zajmijcie się tymi. Dajcie nawet force attack w sumie. Możecie się tak zająć tym. Okej. A nie możemy tutaj przyłączyć, zapomniałem, że to tak się dzieje. Okej. Więc niech wszystkie jednostki atakują na ślepo. Wy macie już rozkaz, żeby atakować na ślepo, tylko nie atakujecie na ślepo. Bo trzeba po prostu ich zdjąć. Wiem, że mogą po kolei właśnie przejąć miasto, ale tutaj musimy ich tak jakoś ciągle przytrzymywać. Tutaj już nie mają miasta, więc nie mają punktów zaopatrzenia. Okej, więc tutaj zdobyliśmy... Chyba pójdziemy w takim razie w to. Co tutaj mamy? To możemy, żeby stabilność trochę podbudować, bo nam się strasznie na nas zleciała na łeb, na szyję. Trochę robotów zacznijmy produkować. Musimy tą rebelię po prostu usunąć jak najszybciej. Okej, przejdźmy tu. Okej. Widzę, że tutaj ci rebelianci nam przeszkadzają. Okej, zajmijmy się tymi robotami. No i w sumie już powoli się udaje nam tutaj rozbić ich. No, widzę, że tutaj już... Że już... ty to zacań. Już prawie ich rozbiliśmy. Mówię, to jest dosłownie... Musimy przejąć wszystkie prowincje, bo już mają zero. Gra ogólnie psuje się, kiedy da się zero, więc... Wiecie, to... To może być coś takiego, że jeszcze musimy tutaj zaatakować na przykład. I że dopiero wtedy uzna nam, że pokonaliśmy ich. Mówię, tutaj trochę ktoś nie pomyślał, jak to będzie wyglądało realistycznie. Byśmy mieli jakiś cel narodowy, który nam zmniejszy w ogóle koszty korowania, ponieważ obecny koszt też jest okropny. Okej. Okay. Żeby też trochę porobić.
Roboty, roboty. Już chyba powinniśmy mieć. Właśnie mamy już to. I Power Armor Support możemy dać. Demolition. Co tam potrzebujemy? Command Robots. No, oczywiście, że Command. Okej. Okay. Radio też zaczniemy produkować, bo wiadomo. W pewnym momencie będzie nam potrzebne. Command Robots 90, no to nie jest już tak źle. Okej. Okay. I co tam jeszcze pójść? Power Armor. No i Power Armor też może pójść. Okej. Okay. Zajmijmy się tą prowincją. Nie, jak mówiłem. Poszło. No i nam jeszcze statki zabrali. Kto by pomyślał. Okej, okay, koniec wojny. Pokonaliśmy was. I obyście już nigdy nie wrócili. Okej. Okay. Więc teraz musimy się podbudować jeszcze bardziej niż ostatnio, dlatego że mamy po pierwsze same minusy. Po drugie, to możemy sobie rozpocząć robić. Okej, okay, kids these days. Podoba mi się ten dialog. Więc moi rodzice powiedzieli, że nie wygraliśmy wojny w 1812. A jak się nazywa? Śmieszny był dialog. Okej, okay, pytanie jest takie, czy coś tutaj jest. No to trochę nam zajmie. Na razie możemy się zająć baronem. Czy baron nie... A, tym razem baron nie postanowił się odciąć od nas. Okej. Okay. Bo może się odciąć od nas i mi się odciął. Ale widzę, że już się nie odcinał u nas. Okej. Okay. Więc tak, leczmy sobie naszą broń. Czekajcie, że ja złą broń wybadałem. Wait a second. O, masz i rozłą broń, wybadałem. Nie, dlaczego? Okej. Okay. Dajcie chwilę, to tam się zmienię. Okej, okay, więc tak. War support? Nie sądzę, żeby to było aż tak ważne teraz. Dobra, na razie poczekamy sobie, bo musimy sobie zwiększyć pobór, więc... to 150 na pewno by się przydało mieć. Okej, okay, Unity of Astin. Okej, okay, nawet nie wiem co to jest. Okej, okay, musimy chyba na razie zrobić sobie to, bo wygląda na to, że nic innego nie mamy. Dobra, powoli sobie będziemy to robić. Okej, okay, zmienimy sobie oczywiście broń. Mówiłem. Dobra, tutaj możemy też porobić soft attack, czy... Tak. Się to różni. Największy soft attack z minusem. Jest się na zielono. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli wszystko na plus. Ok, więc na razie sobie tutaj włączmy. Ok. Nie zgadzamy się nigdy na to, żeby tam ktoś mówił nam, jak mamy żyć. Ok, mamy jakiegoś gościa w ogóle, teraz się zorientowałem, który daje nam to, więc jest w miarę okej. Okay. Okej. Okay. Zwiększmy sobie w takim razie bataliony robotów. Na razie odna takie.
I powoli będziemy sobie zwiększać. Okej. Okay. Tutaj będziemy musieli zmienić sobie broń, bo badamy teraz normalną broń. Ale powinniśmy sobie poradzić jakoś. Okej, okay. Zwiększmy sobie w takim razie pobór. I niech tutaj nam wzrasta. Nie wiem, gdzie pisze, ile jest minus tygodniowo manpowera. To na pewno mamy jakiś minus. Tutaj mamy minus 3 tygodniowo już na cały czas. Okej, okay, to jest coś takiego, że my dosłownie nie możemy tego się pozbyć, więc okej. Okay. No, więc dosłownie nic na razie nie możemy robić. Okej. Okay. Spróbujmy to dokończyć. Tutaj już nic nie mamy do roboty. Tutaj możemy zacząć. I czy to jest to samo? Nie, to jest pomiędzy Rare LBT. Nie wiem dlaczego do granatów musimy Rare LBT dać. Okej. Dobra, tutaj możemy sobie dać tego gościa. Więc okej. Okay. A, bo się tamten zbuntował. Okej, okay, ale na tym kończymy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Sewol. No to, cześć!